Spóźniłem się z tym filmem, miał on się pojawić wczoraj i nawet zacząłem nagrywać, ale niestety się zniechęciłem do tego bossa. Także witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. W kolejnym odcinku, na którym będziemy grali sobie elitarnego Licza. Odcinek jest dzień później niż go zaplanowałem, no niestety czasem tak bywa. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Dodatkowo zapraszam was na stronę partnera tego kanału, czyli G2A, link do strony macie w opisie, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Krótko przypominam zasady, zaczynamy od rundy 37, 35 tysięcy golda na start, 100 punktów życia mamy na start na elitarnym poziomie trudności. Zbanowany jest Dartling Gun, Spike Factory oraz Monkey Village. Nad tym Monkey Village szczególnie ubolewam, co zresztą mówiłem, o czym zresztą wspominałem na normalnym Liczu. Jak nie widzieliście, to polecam, abyście sobie zobaczyli. Jeśli chodzi o życie, bossa jest obniżone, speed bossa jest również obniżony. Ja sobie zacznę new game, tak jak widzicie przeszedłem dwa pierwsze tiery, ale sporo, w sumie sporo mi to zajęło, naprawdę sporo mi to zajęło. Zaczynam tak, od stawiania obyna, stawiam go w tym miejscu tak samo jak na normalnym poziomie trudności. No ale dodatkowo, poza obynem zaczynam również od stawiania łódki. Stawiamy czwarty tier na dolną ścieżkę, dlaczego czwarty tier na dolną ścieżkę, o tym już również wiele razy wspominałem. Po prostu dzięki temu otrzymacie trochę więcej golda za sprzedaż jednostek w zasięgu tej łódki, a my jakby chcemy sprzedawać, będziemy chcieli sprzedać kilka jednostek w zasięgu tej łódki, tak w skrócie. Będziemy chcieli posprzedawać marketplace'y, które są w zasięgu tej łódki. To jest fajne combo ogólnie. Czwarty dolny tier łódki i farmy pod dolną ścieżkę, bo farmy pod dolną ścieżkę również mają tutaj bonus do no po prostu do kwoty, jaką odzyskujemy, jeżeli taką farmę sprzedamy. Ale mówię o tym co odcinek, więc postaram się o tym również trochę mniej mówić w kolejnych odcinkach, bo mam wrażenie, że mówię co odcinek, mówię to samo. A to dlatego, że ja zawsze mam taki mindset, tak się staram, że sobie myślę tak, być może jest ktoś, dla kogo ten film, właśnie ten, to jest pierwszy, jaki widzi na moim kanale. Ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, o co chodzi z bossem i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zawsze staram się wszystko dosłownie tłumaczyć, ale mam wrażenie, wiecie, coś za coś. To może być trochę męczące dla osób, które mnie regularnie oglądają. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, ja wymyślałem generalnie, że można by postawić tutaj inżyniera. Zobaczcie, jest w zasięgu tej łódki, więc w razie czego będziemy mogli go sprzedać za odrobinę więcej. Z Bluntrapem, tego Bluntrapa postawiłbym może tutaj, na końcu. No i mój pomysł jeszcze tutaj opierał się na wyborze maga, ale zanim weźmiemy maga, ulepszymy tak. I słuchajcie, stawiamy tutaj alchemika pod lead to gold i idealnie, stać mnie na to. Powiem wam, ogarnąłem właśnie, że te rundy, od których zaczynamy, że leci bardzo, bardzo dużo leadów. A widziałem taki film na YouTubie, tak jak mówiłem, film był na kanale chyba Ethan Raid. Chyba, nie jestem pewien, czy tak się czyta tę nazwę. Jak wpiszecie Bloons TD6 Ethan, to na pewno znajdziecie. Tak jak mówię, jak wpiszecie, to na pewno znajdziecie. Gość robił obliczenia, policzył ten upgrade Rubber to Gold, jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Odsyłam zainteresowanych do tego filmu, na pewno znajdziecie. Nie przedłużam, zacznijmy wreszcie tę gierkę. A właśnie, chcę postawić zwykłego maga, bo tutaj niedługo będziemy mieli problem z kamuflażem. Może jeszcze nie, ale prędzej czy później ten problem się pojawi i myślę, że mag pod zdejmowanie kamo byłby tutaj jak najbardziej wskazany. O, zobaczcie, ile tu leci leadów. W tym momencie, w tej 38 rundzie, 37, przepraszam. O, tu mamy trochę HP stracimy. Nie szkodzi. Znaczy, nie szkodzi. W sumie to trochę szkodzi, bo jednak wiecie, gramy na bossa, który zabiera HP, więc tracenie punktów życia na pewno nie jest nam na rękę, dlatego powolutku ja tutaj będę szedł pod zdejmowanie kamo. Myślę, że również pójdziemy sobie, nie, na razie pod snajpera nie muszę iść. Może nawet, czy ja zmieszczę jeszcze jeden marketplace w zasięgu tej łódki? Jeżeli to będzie w zasięgu tej łódki, to będzie super. Natomiast nie mogę jeszcze tego sprawdzić, teraz mogę. Tak, jest w zasięgu tej łódki, bo ten marketplace, zobaczcie, ten mogę sprzedać za tyle samo co ten, więc spoko. Mam w zasięgu łódki, fajnie, że udało się jeszcze jeden marketplace'ik w takim razie zmieścić. No i tak, lecimy sobie tutaj bez problemu. Za rundę mamy bossa i ogólnie strasznie się namęczyłem z tym pierwszym tierem. Nie próbujcie żadnymi tutaj sticky bombami, bo sticky bomby są ok, ale problem jest z tymi sterowcami, jakie Lich wypuszcza.
I ja naprawdę musiałem, stawiałem masę map maulerów, żeby te sterowce rozbić, ale i tak nie dawałem rady. Próbowałem Gluganera i tak dalej, ale też nie dawałem rady. I ostatecznie okazało się, że po prostu Elite Defender to broni. Nie musi być w żaden sposób ulepszony, Elite Defender po prostu wam to wybroni, więc to jest taki mój tip. Myślę, że mógłbym pójść tutaj pod Wall of Fire w tym momencie, żeby trochę lepiej kontrolować te rundy. No i może wyłączymy sobie autostart. Również to jest taki moment, że wydaje mi się, że byłoby wskazane, aby sprzedać alchemika. Natomiast na razie jeszcze się wstrzymamy, ponieważ on oczywiście będzie leczył naszego bossa, a tego byśmy raczej nie chcieli. Jeszcze się wstrzymujemy, spokojnie, póki co farmimy. Postawię snajpera w tym miejscu, bo tak mi się wydaje, że ma całkiem spoko zasięg. Praktycznie nic mu nie zasłania. No i będziemy próbowali sobie zbudować naszego Elite Defendera. Ustawiamy go na first. Na first dlatego, żeby atakował również te sterowce, które Lich będzie na mnie wypuszczał. Bo jeżeli ustawimy go na strong, no to jak sama nazwa wskazuje, będzie atakował tylko i wyłącznie te najmocniejsze balony na ekranie. A nie o to nam chodzi, bo chcemy również, żeby atakował te słabsze, tak? Moaby, które wypuszcza na nas Lich. Tak jak wspomniałem. Okej. Nie chcę, żeby Lich wypuścił na mnie sterowiec, więc pyk. Sprzedajemy w tym momencie alchemika, tym samym leczę Licha. To co teraz robię, staram się jak najdłużej przytrzymać moje marketplace'y. Staram się je jak najdłużej przytrzymać, żeby mi jeszcze, wiecie, żeby minęło kilka rund, żebym jeszcze zdążył sobie trochę życia zregenerować. Natomiast jest to dosyć niebezpieczne zagranie. Jest to dosyć niebezpieczne zagranie, więc powolutku. Powolutku, powolutku. Dobra. Oj, zepsułem. Okej, trudno. Ale wydaje mi się, że to i tak on ogarnie ten Elite Defender. Mam nadzieję. Dobra, no Elite Defender jest generalnie OP, jak sami możecie zobaczyć. Okej, ale Lich wchłonął jego, w sensie uleczył się przez niego. Ale okej, to nie ma większego znaczenia na ten moment. Wydaje mi się, że już i tak sobie poradzimy. Szukam tutaj tego miejsca na farmy z powrotem. To było chyba nad tą farmą. Nie widzę, bo boss mi zasłania. Okej, jeżeli chcielibyście sobie poradzić w taki, wiecie, bardziej na spokojnie, to możecie sprzedać od razu. Okej, ale kurczę, dlaczego on się ciągle leczy? Za daleko te sterowce docierają, mi się wydaje. To jest problem. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Dobra, nie ma tego złego. Po prostu dostawimy. Może nie tu. Okej, sprzedawanie jednostek też nie jest dobrym pomysłem. Dostawmy zwykłego tak shootera. Ten Elite Defender dalej powinien mi wystarczać. Odpalmy normalną prędkość gry. Co leczy tak tego bossa? Zdejmowanie camo tu powinienem mieć. Ja naprawdę nie mam pojęcia. To musi być Elite Defender, ale ja tego nie rozumiem. Naprawdę, bo zawsze myślałem, że Elite Defender ogólnie... Elite Defender działa w ten sposób, że jeżeli stracicie życie, to on ma taką jakby dodatkową właściwość, że zaczyna atakować 4 razy szybciej. To jest jakby jego, nazwijmy to sobie, pasywka, tak? Coś w tym stylu. Pasywna umiejętność. I ta pasywna umiejętność leczy Licha. Natomiast... Aha, dobra. Bo może to jest tak, że jak Lich wypuszcza na mnie sterowiec, który zabiera mi HP, to aktywuje się pasywka Elite Defendera. Tak może być. Tak, tak, widzicie? On rozbłyska w tym momencie. Tak, i to leczy bossa. Dobra, już rozumiem. Już rozumiem, czyli przez to, że tracę HP, to jakby aktywuje się pasywka Elite Defendera, strzela 4 razy szybciej, więc boss się leczy. Spoko. Rozumiem. Teraz ma sens. Bo wcześniej dla mnie nie miało. Wyłączmy sobie autostart. Mamy teraz tę rundkę do ogarnięcia. Moja propozycja jest taka. Postawimy, przede wszystkim odbudujmy alchemika. Tak jak wam mówiłem, oglądałem ten film. Rubber to Gold to jest świetny upgrade. Taki tam był werdykt w tym filmie. Sprzedajmy sobie naszego Elite Defendera. Zbudujmy Central Market. Marketplace'y zostawiamy. Zależy nam na tym, aby mieć dużo HP. Wydaje mi się, że nekromantę postawimy również, żeby mieć coś na defensywę. I niech te balony nekromanty, pewnie, niech lecą od tego miejsca, że jak już coś się przebije przez Bluntrapa, to żeby ten nekromanta tutaj dobijał. To jest mniej więcej, tak to sobie wyobrażam przynajmniej, jak to w praktyce wyjdzie, to zaraz zobaczymy. Dobrze było tu Destruction dać. Okej, stracę tu HP. Stracę tu HP. Za późno dałem Destruction, to po pierwsze, które zadaje extra damage do mobów, a może zamiast Destruction... Aha, w tym momencie wczytało mi gierkę, spoko.
To tak, na pewno Central Market i teraz moja propozycja to jest po prostu map Mauler, ustawmy go na Strong. Ulepszmy farmy. Alchemik jest, spoko, postawmy jeszcze jedną farmę. Tu możemy ulepszyć narędzia i w tym momencie, aha, bo nekromanty teraz z kolei nie mam. Dobra, to do nekromanty sobie zaraz dozbieramy. Okej, nie, bo to może być... Znaczy, w sumie wystarczy, że... O, że to się stanie. Że przebije tę warstwę sterowcową. I do tego mi służy map Mauler, bo resztą może się zająć na spokojnie... O, i te zombie bluny niech stąd wylatują. Bo resztą może na spokojnie zająć się Bluntrap, więc... Ale widzicie, jeżeli... Teraz na styk zdążyłem. Jeżeli nie zdążę, no to map po prostu przez Bluntrapa przeleci i wtedy... Tymi ceramicznymi balonami, dam dalej tego Bluntrapa, najdalej jak mogę. Wtedy z tymi ceramicznymi balonami będę miał problem, bo to w ogóle opancerzone ceramiki leciały, bo to był opancerzony Moab. Więc z opancerzonego Moaba naturalnie wylatują również opancerzone ceramiki, więc to był generalnie... To są mocne sterowce, ale właśnie da się to powiedzmy oszukać tym Bluntrapem. Bluntrap jest mega OP. Bluntrap jest mega OP, taki z tego wniosek. O, wreszcie kupię to Destruction, ulepszmy farmy. Widzicie, dobrze jest mieć wyłączony czasami autostart właśnie po to, żeby móc na końcu rundy, żeby móc się zatrzymać, ulepszyć farmy i lecieć, i dopiero wtedy lecieć dalej. To naprawdę czasami może być bardzo kluczowe. Czasami może być bardzo, bardzo kluczowe. Dobra, mój pomysł na drugi tier to jest po prostu druid. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, zobaczymy w praktyce. Mam nadzieję, że HP mi nie zabraknie. Mógłbym jeszcze jeden Central Market na przykład ulepszyć, bo on leczy mi aż 3 punkty życia. Pozostałe farmy leczą mi po 1, tak jak widzicie, co rundę, więc myślę, że zdecydowanie. Chcemy postawić jeszcze jeden Central Market. No i tutaj w tym momencie sądzę, że czekam na bossa. Na pewno nic nie muszę dostawiać, tak mi się wydaje. Z jakiejś takiej ogólnej defensywy nie ma potrzeby, żebym cokolwiek dostawiał, więc chyba mogę się skupić na czekaniu na bossa. 3 rundy do bossa, a ja kupiłem kolejne 2 banana research facility. Trochę ryzykownie, ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że będzie w porządku. No zobaczymy. Muszę mieć instant na druida na czwarty tier. Nawet nie musi mieć, wiecie, nie musi być... Znaczy na piąty tier. Nie musi mieć wsparcia pozostałych druidów, ale muszę go mieć z automatu. To jest bardzo ważne. Znaczy, nie muszę go mieć z automatu. Mogę poczekać, powiedzmy, zanim Lich dojdzie do tego miejsca. To jakby powiedzmy, że mogę poczekać, ale... Ale aż tak? Dobra, nie będę aż tak dużo... Nie będzie mi aż tak dużo brakować. Pewnie, że nie. Mega dobrze. Jest mega dobra sytuacja. Wystarczy, że sprzedam jeden taki... Cyk. I lecimy w ten sposób. I nawet może mogę odbudować jednego marketplace'a. O! Super. Zaraz możemy odbudować marketplace'a. No i teraz jest taka sytuacja, że stawiamy druidów, żeby wzmocnić tego jednego. I generalnie... Nie, za często mówię generalnie. Już tym razem się przyłapałem na tym, że za często też mówię generalnie. Pamiętajcie, żeby postawić, jeżeli byście chcieli zagrać oczywiście tak jak ja, żeby postawić tego druida w zasięgu Obyna. Po to wzięliśmy Obyna, żeby wzmacniać magiczne jednostki, a w szczególności druidów, bo przypominam, Obyn w szczególności wzmacnia druidów. Jakby wzmacnia również magiczne jednostki, ale zawsze ma... Druidzi mają jeszcze dodatkowe bonusy, więc to jest mega, mega spoko. Dobra, wydaje mi się, że sobie z tym tierem poradzimy. Nie ma tu raczej większego problemu. Tak jak widzicie, te punktów życia mi nie brakuje. W razie czego... Dobra, niech będzie Central Market kolejny. No, jest naprawdę spokojnie. Tylko, że teraz ja bym poczekał, bo to jest 63. runda, więc poleci duży rush. O ile tych druidów mogę sprzedać na przykład, żeby ulepszyć kolejny czwarty tier, o tyle tego, ten piąty tier na chwilę sobie zostawię. O, właśnie z tego powodu, żeby wybronić tą 63. rundę. Teraz sprzedajemy tego druida. No i moja propozycja... Właśnie nie wiem, bo mógłbym... Nie. Zrobimy tak, kupimy tutaj czwarty tier i
pójdziemy pod coś, co będzie mi służyło teraz do obrony przed raszami, jakie gra będzie na mnie wysyłała, bo teraz te rasze mogą być dosyć problematyczne. I tym wyborem będzie Glugunner, piąty tier. Nie stać mnie na piąty tier. Okej, czy trzeci tier? O, już mnie stać, spoko. I tak myślę, że czwarty tier, znaczy nie trzeci, tylko czwarty tier i tak by wystarczył. Tak mi się wydaje. No ale nie wiem. W tym momencie ja chyba chcę zbudować jak najszybciej. Zróbmy tak. Zbudujmy. Właśnie nie wiem, bo. Co mam w głowie? Chcę jak najszybciej zbudować Banana Central. Ale z drugiej strony, może potrzebuję trochę więcej tych czwartych tierów jeszcze pobudować. Nie mamy Monkey Village, więc to, że mamy tyle farm, wiecie, one mogłyby dużo więcej golda generować, naprawdę mogłyby dużo więcej golda generować, no ale, ale cóż. Nie jestem przekonany, gdybyśmy mieli Monkey Village. O, alchemik również jest wzmacniany przez Obyna, no tak, no bo jest jednostką magiczną. Ogólnie mamy tutaj, widzicie, wokół Obyna same magiczne jednostki rozrzucone, co jakby jest mega spoko, tak? Pomaga nam zmaksymalizować ich potencjał. Ogólnie nie jestem przekonany teraz, czy dobry tip wam sprzedałem, żeby na tym pierwszym tierze sprzedać od razu tego alchemika. Bo mi się wydaje, że ten alchemik nie wzmacnia bossa. Bo to musi być alchemik, który daje jakiegoś buffa jednostkom, czyli gdybym ulepszył go na drugi górny tier, to wtedy wzmacniałby bossa, bo dawałby, wiecie, możliwość bicia balonów z pancerzem innym jednostkom i to już by wzmacniało bossa, tak mi się wydaje. Natomiast nie jestem pewien, czy alchemik 1.04 wzmacnia bossa, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale pewien nie jestem. Dobra, wydaje mi się, że osiągnięcie tego piątego tieru pod górną ścieżkę to jest priorytet, więc ja w tym momencie sprzedałbym te dwie farmy. To z automatu powoduje, że stać mnie na piąty tier. Właśnie po to stawiacie tu łódkę i stawiacie marketplace'y. Marketplace'y są najlepszym sposobem na taką płynną gotówkę, że tak to ujmę. Możecie to szybko sprzedać i nie tracicie aż tak dużo golda niż przy sprzedawaniu na przykład górnych tierów. I w ogóle to sprawdziłem i alchemik nie wzmacnia lycza. Wzmacniają te upgrade'y. Ten i chyba ten i ten. Czyli macie te upgrade'y wzmacniają. Czyli jak idziecie sobie pod dolną ścieżkę, idziecie pod to nie wzmacnia bossa. Także taka ciekawostka. Dobra, teraz najważniejsze, żeby w miarę jak najszybciej... Znaczy w miarę jak najszybciej, no po prostu, żeby postawić overclocka. Więc póki co, no tego overclocka nie mamy. Nie mamy tyle golda. Ale o, już mamy. To się świetnie składa. Pamiętajcie, żeby tylko nie overclockować w trakcie, gdy leci lycz. Teraz generalnie jest taki moment, że... Znowu powiedziałem generalnie. Postaram się pilnować. Ale wiecie, czasami ciężko coś... Tak z automatu wprowadzić jakąś poprawkę. Szczególnie jeżeli mówimy o jakichś nawykach takich językowych, to szczególnie jest ciężko. Postaram się ograniczyć używanie tego słowa do minimum. Dobra. Mamy sporo golda. Teraz najważniejsze, żeby te czwarte tiery pod górną ścieżkę pobudować, bo skoro zbudowaliśmy ten piąty tier, on zwiększa wam ilość golda, jaką otrzymujecie właśnie z tych czwartych tierów. Tak jak możecie sobie zobaczyć, macie taki symbol tego Banana Central, więc... No, więc to oznacza, że działa. Zwiększa wam ilość golda i o to nam chodzi. Chyba będę chciał zbudować paragon do małpki z bumerangiem, więc dobrze było, żebym już takową małpkę z bumerangiem tutaj powolutku zaczął. Żebym zaczął jej chyba wbijać w przebicia, nie? Tak mi się wydaje, że dobrze by było. Aż tak nie muszę się martwić o HP. Dobra. Nie, głupio to wymyśliłem. Lepiej na ten pierwszy tier byłoby mi zagrać dart małpką. Bo dart małpka, jeżeli macie monkey knowledge, które pozwala wam zbudować dwóch crossbow masterów, to jak postawicie tylko dwa czwarte tiery, znaczy dwa piąte tiery górne i dwóch crossbow masterów, czyli cztery piąte tiery, to paragon ma z góry z automatu 30 poziom. Więc paragon do dart małpki jest lepszy. Tak, na taki początek. I chyba właśnie dlatego go zbudujemy. Tak, zmieniłem zdanie. Zbudujemy paragon do dart mapki. Całkiem sporo golda zarabiam. Nic mnie nie kosztuje odbudowanie marketplace'ów. W sumie tutaj. Znaczy no kosztuje mnie, ale teraz to już jest symboliczna kwota dla mnie. Nie wiem, czy na przykład nie chcę... No właśnie, kusi mnie, żeby zbudować piąty tier pod dolną ścieżkę, ale nie wiem, czy zdążę już sobie na to pozwolić. Tu overclockujmy.
Dobra, 100 tysięcy, nawet nie, mamy 80 tysięcy. Także jeszcze troszeczkę musimy dozbierać. To jest zawsze stresujący moment. Budowanie paragonu. Ale spoko, zobaczymy. Zobaczymy po prostu, ile golda będę miał. Właśnie ja w tym momencie nie wiem, czy już powinienem oszczędzać, czy wiecie, dostawiać te farmy jak głupi. Mam 100 tysięcy, więc podejrzewam, że tak naprawdę najlepiej byłoby mi jeszcze postawić jedną farmę, że mógłbym sobie na to pozwolić, ale trochę się cykam, nie? Trochę się cykam jednak. Więc póki co się wstrzymamy. Tu wszystko mogę sprzedać, w razie czego mam 20 tysięcy w tych farmach tutaj. Tego też mógłbym sprzedać, ale no to tylko 4800, więc wcale nie jakoś dużo. Overclockujemy. Okej, jeszcze mamy jedną rundę. Okej, nie będzie to jakiś wysoki poziom paragonu, ale tak jak mówię, nie zależy nam na wysokim poziomie paragonu. Szczególnie, że ten boss ma mało życia. Mi się wydaje, że w ogóle pokonałby go. Może nie trzeba by się jakoś specjalnie pocić, żeby go pokonać. Niech ten paragon będzie tu stał. Okej. Postawimy sobie tutaj. No i co? Lecimy chyba. Gluganera sprzedamy. Nie jest on w tym momencie potrzebny. Wydaje mi się, że mógłbym rzucić overclocka, nawet jeżeli leczy to bossa w tym momencie. To nie ma to znaczenia, bo jeszcze nie mamy paragonu. Dobra. Mogę chyba postawić paragon dopiero jak boss będzie tutaj. Teraz tak, pytanie. To 90 tysięcy. Tutaj wszystko jest warte po 20. Ile bym musiał takich sprzedać? Jeżeli są warte po 20 tysięcy, 5 na 100 tysięcy. Okej, no musiałbym sprzedać praktycznie wszystko, żeby postawić paragon. Przy czym chyba nie ma tego złego, nie? Tak w sumie. Jakby mogę to zrobić. Dobra, dawaj. Idealnie. Idealnie wyliczony. Do it. 30 poziom? 31. Okej. Nie jestem pewien, co healuje w tym momencie bossa. Tu nie ma overclocka. Może był jeszcze przez chwilę. Teraz oczywiście nie będę włączał overclocka w żadnym razie. Fajnie, że udało nam się zachować ten piąty tier. Wiecie, nie musieliśmy go sprzedawać. W sumie ja mogę zostawić ten paragon? Tak, 30 poziom to nie jest zły poziom. Czy wiadomo, nie jest to rewelacja, ale... Czekajcie, bo coś nie mogę teraz... Dobra, zacznę od dołu. W sumie to nie ma znaczenia, bo to nie musi być w żadnym razie w zasięgu. W tym momencie. Dobra, overclockujemy to. Nie, ale okej, ale nie potrzebuję tyle golda, żeby się bronić. Ja potrzebuję teraz golda, żeby farmić, więc sprzedamy sobie ten paragon. Nawet jeżeli mam potem zbudować taki sam, to ja muszę po prostu... W tym momencie potrzebuję czegoś, żeby tego golda, wiecie... Ciebie użyjemy do defensywy. Dobra, pyk, zbudujemy sobie tu piąty tier. Sporo tego golda mam teraz. Nie wiem, jakim cudem. Ale jest go naprawdę dużo. Okej, cyk. I dobra. Tyle chyba wystarczy. Możemy też, nie wiem, na jakimś zakręcie wrzucić tak shootera. Niech też coś pomoże, niech się przyda do czegoś. Wydaje mi się, że ten Gluganer wystarczy. Tak sądzę. Nie wiem jak na DDT. Ale to zobaczymy. Tu myślę, że na Central Market możemy wszystko poulepszać. O proszę, tu nie miałem tego drugiego upgrade'u na środku. Bardzo polubiłem tego Gluganera. Już któryś odcinek nim gram. On jest naprawdę spoko. Jak zresztą sami możecie zobaczyć. Jest naprawdę spoko. Teraz wydaje mi się, że już mamy z górki. Że teraz jest taki etap gry. Takie wiecie. O. Piekło perfekcjonistów, zobaczcie, bo tu nie zmieszczę farmy niestety. Teraz wiecie, taki etap gry, że po prostu buduję farmy.
I tyle. Będziemy oczywiście budowali paragon na kolejny tier bossa. Mógłbym już się skusić na paragon do małpki z bumerangiem, ale jestem przekonany, czy on jest dalej wart swojej ceny. Patrząc na to, jak łatwo, jak wysoki poziom można mieć paragon do dart małpki, nie? To jest jakby duży tutaj... duża zmienna. Po prostu, że... Znaczy zmienna. To po prostu, wiecie, mniej golda muszę wydać, żeby uzyskać bardzo mocny paragon do dart małpki. Znaczy bardzo mocny. Okej, 30 poziom to nie rewelacja, no ale lepsze to niż pierwszy. Więc, a wydaje mi się, że porównywalną ilość golda, jakbym wydał w paragon do małpki z bumerangiem, czyli kupił wszystkie te piąte tiery, co pewnie byłoby porównywalną ilością golda wydanego, jak jeżeli kupię wszystkie piąte tiery do dart małpki, w tym razy dwa crossbow mastera. I wiecie, tutaj jak coś takiego kupię, to już mam 30 poziom, jak wydam 350 tysięcy, no a tutaj zostaje... Wprawdzie to kosztuje 25 tysięcy mniej, ale no nie, no wydaje mi się, że nie ma podjazdu. Wydaje mi się, że nie ma podjazdu, ale możecie dać znać w komentarzach, co wy uważacie. Jest 11 rund, ja uzbieram mega dużo golda. Ja uzbieram mega dużo golda, ja mogę całą mapę w tym momencie w farmach. W ogóle paragon do samolotu to wygrywa. Paragon do samolotu totalnie to wygrywa. Chcemy zagrać paragonem do samolotu, czy może czymś innym? Zagrajmy paragonem do inżyniera. Tylko czy mnie będzie stać na taki drogi paragon za 11 rund? Myślę, że jak nie sprawdzę, to się nie przekonam. Dobra, potrzebuję czegoś. Potrzebuję innego inżyniera, który tutaj będzie. O, rzucał pianę do zdejmowania kamo. Dobra, overclockujemy. Ten trap wchłania praktycznie większość jednostek tutaj będzie wchłaniał. Ten trap jest naprawdę spoko. Nie, zarabiamy ok, więc wydaje mi się, że dozbieramy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że dozbieramy. Jeżeli będę pamiętał o overclocku, to powinno być ok. To sobie chyba możemy sprzedać. Tu zamiast tego postawię farmę. Mhm. Ok. No z DDT momentami jest problem, ale... Znaczy w sumie za daleko nie docierają i tak. O, Obyn wbił max poziom, super. Super, super. Mógłbym zagrać też paragonem do ninja małpki. A zbudujemy sobie paragon do inżyniera i do ninja małpki, jeżeli starczy mi golda. Jeżeli starczy mi golda, oczywiście. Bo tutaj jednak, no... Jakoś super kolorowo to nie jest. Okej, tu już zaczyna być trochę ciężej, nie? No, zdecydowanie. Co ja bym chciał dostawić? Gdzie paragon do inżyniera będzie stał? Bo to jest taka pierwsza rzecz, którą mógłbym dostawić, nie? Czyli inżyniera, skoro będę budował paragon do inżyniera. Ja myślę, że będzie stał tu, gdzie ten gluganer. Ale go na razie nie chcemy się pozbywać, więc po prostu postawię... W ogóle fajnie, bo ten ma już trochę przebić. No, 26 tysięcy, to ten już pewnie ma dużo więcej. 279, no właśnie. No właśnie. To sobie postawimy piąty tier w takim razie. Przy okazji. Sądzę, że on nas znacząco wspomoże. Po prostu w defensywie. W tym momencie chodzi już tylko o obronę. Nawet, wiecie, przed zwykłymi rundami. I mówię, trochę wydziwiam, bo postawcie sobie na ten tier, który teraz normalnie by leciał, czyli na tier 4 bossa, postawcie sobie zwykły paragon do dart małpki. Nawet może być ten 30 level i wydaje mi się, że to wam wystarczy. Natomiast ja już tutaj trochę wydziwiam, no ale wiecie, chcę sobie potestować różne rozwiązania. Zobaczymy. Mam nadzieję w ogóle, że ja to zbieram faktycznie do tego paragonu do inżyniera, bo to może być różnie. Jeszcze mi sporo w sumie brakuje. Bo to jeszcze piąty tier trzeba będzie kupić. I to ten najdroższy mi został. Jedna runda. No i tak jak zakładaliśmy, nie stać mnie jeszcze na paragon. A i tak jeszcze trochę golda będę musiał wydać. Tak, przede wszystkim sprzedajmy te dwie farmy. Tu powiedzmy zacznę budować, nie wiem, inżynierów. Czy coś, muszę tylko znaleźć, jaki to był skrót klawiszowy. Okej, okay. Przycisk L na inżyniera. Trochę muszę ich poulepszać. Nie wiem, czy nie zrobię takiej budżetowej wersji paragonu, czyli wiecie, bez...
bez ulepszania na czwarte tiery, a może nie, dlaczego miałbym sobie budżetową wersję Paragonu robić? Może na przykład dlatego, że nie mam golda, to w sumie dosyć dobry powód. Dobra, czy HP mi wystarczy? 500 coś, to mi na pewno wystarczy. Więc tak, zaczynamy od sprzedawania marketplace'ów. To jest to, co wam zawsze mówiłem. W sensie, że się opłaca. Sprzedajemy najpierw marketplace'y, bo na nich najmniej tracimy, sprzedając je. Mógłbym również sprzedać ten piąty tier. Natomiast nie wiem, czy chcę to robić. Chociaż w sumie, ile on mi zarobił? Trochę mi zarobił. Na razie nie wiem, czy chcę to robić. Muszę pomyśleć. Póki co poulepszam... niech będzie. Poulepszam ich na razie na... 0,22. Tych inżynierów i potem zobaczymy, co dalej. Dobra, zrobimy tak. Sprzedam tu te farmy z tego miejsca. Sprzedam tę farmę. I teraz tak. Kupię tyle czwartych tierów, na ile starczy mi golda. O, czyli dwa. Okej. I lecimy tu inżynierem. Myślę, że max 30 poziom. Rewelacji nie będzie. Mówisz, masz 30 poziom. Przypominam, że wydaliśmy tak, nie wiem, z 800-900 tysięcy, to Paragon do Dart Małpki mielibyście tak od razu. Z Paragonem do Dart Małpki. W sensie wydając dużo mniej, z dwa razy mniej i mielibyście też 30 poziom. No ale oczywiście ten Paragon jest trochę mocniejszy, także też należy to mieć na uwadze. Aha, tylko że on używa na sobie overclocka, to teraz jest pytanie, czy... Ha, będzie leczył bossa, no oczywiście, że tak, dobra. Ale pytanie jak bardzo, wydaje mi się, że nie aż tak. Więc może nie będzie tragedii, zobaczymy. Okay, dla mnie ważne jest to, że radzi sobie całkiem znośnie. W sensie radzi sobie mega spoko w sumie. Postawmy pod regenerację życia. Też wydaje mi się, że nie stracę tyle HP, żeby to był jakiś problem. Nie, no jest okej. Okay. No w sensie ten tier na pewno pokonamy. Na kolejny podokupujemy jakieś rzeczy i będzie też git. No. Radzimy sobie w porządku. Ja trochę cały czas nie jestem przekonany do tego Paragonu do inżyniera. Nie wiem dlaczego. On jest tak często grany, szczególnie przy speedrunach. A nie wiem, ja się jakoś nie mogę przekonać. Ale mówię, nie wiem dlaczego. Nie jest to... Nie mam żadnego racjonalnego wyjaśnienia. Tejże sytuacji. Okej. Ty, klas obynka. No i 4 rundy do kolejnego bossa. 16, w sensie 4 rundy. Nie 4 rundy, 16 rund do kolejnego bossa. Czwarty tier pokonany, to chciałem powiedzieć, że czwarty tier pokonany. Także myślę, że... No... Jakby kolejny tier, no to... Pokonałem bez większego problemu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy. Na pewno ten jeden paragon nam raczej nie wystarczy. Ja myślałem o tym, żeby dorzucić... właśnie może... Paragon do Ninja Małpki. To mogłoby być całkiem ciekawe. Te farmy niech odnawiają mi HP. Z tego, co mi się wydaje, to piąty tier odnawia 10 HP co turę, czy coś takiego, co rundę. Także spoko, mam Master Bombera. Także niech on sobie tutaj wbija przebicia. Myślę, że jeszcze dostawimy... O! Przy okazji będzie wzmocniona ta jednostka przez Obyna, bo to w końcu również magiczna jednostka. I cyk. Grandmaster Ninja. Jeszcze mnie nie stać, już nie stać. No i dostawiamy po prostu farmy. I potem je wszystkie sprzedamy i wydamy wszystko na ten Paragon i zobaczymy, jak Paragon do Ninja Małpki się sprawdzi. Okej, tyle golda mam przed sprzedażą farm. Tyle golda mam po sprzedaży farm, więc będę starał się dostawić po prostu jakąś sensowną ilość tych Ninja Małpek. No, żeby ten Paragon miał jakiś fajny poziom. Tylko zanim to dostawię, wszystkie takie must have upgrade'y, czyli powiedzmy, nie wiem... W sumie to tylko dwa takie must have upgrade'y. Są tutaj moim zdaniem, czyli pamiętajcie zawsze Glowstorm oraz Super Brittle, czyli Ice Małpka oraz Małpka Primary oraz Glugunner. To są bardzo, bardzo dobre jednostki, szczególnie właśnie na bossa, bardzo przydatne. Okej, myślę, że jak ulepszę tyle Ninja Małpek, to będzie okej. Dobra, mógłbym jeszcze stawiać, ale myślę, że już nie ma po co, lecimy do it i zobaczmy. 31 poziom. Mi się wydaje, o, nie wiem jak mogłem nie zauważyć tej farmy. Mi się wydaje, że to wystarczy. Tak w ogóle.
Dostawiłbym może jeszcze druidów, korzystając już z tego, że jest tutaj ten buff i tak dalej, że wiecie, że on się nakłada jeszcze na tych druidów, to myślę, że można by ich dostawić. Oj, czekajcie, da się tak... O, da się, tylko ten nie będzie w zasięgu. Ale to spoko, nie wszyscy muszą być. Najważniejsze, żeby piąty tier był w zasięgu. Piąty tier będzie tu. Okej, okay, będzie na pewno w zasięgu dzięki temu. Wzmacniałem pozostałych druidów. No druid na ten moment niewiele zmieni. To nie jest jakaś kluczowa jednostka, ale zawsze fajnie mieć. Mada mieć nie możemy. Chyba po prostu zacznijmy. Pewnie. Zacznijmy sobie po prostu. Jeszcze Prince of Darkness. Mam dużo golda. Dobra. Ale chyba trochę nieumiejętnie też to działko postawiłem. Ale tak jak widzicie, radzimy sobie w sumie bez większych problemów. Cyk, gramy skillem Gluganera. Nie wydaje mi się też, żebym stracił tyle życia, ile mam. Więc nie potrzebuję raczej dostawiać nic pod jakąś regenerację życia czy cokolwiek. Jest na spokojnie. Ale kurczę, ten lecz całkiem szybko się porusza. Jak na to, że jest, wiecie, że jest spowolniony, to naprawdę całkiem szybko się porusza. Najbardziej się martwię, że mnie ten sterowiec, który lecz właśnie wypuszcza, ten specjalny sterowiec, że mnie pokona. Bo zobaczcie, on już całkiem daleko dociera. Muszę po prostu mieć z tyłu głowy, żeby trzymać na nim, na tym sterowcu to działko. Ten laser. Bo jedno działko, on zadaje jakieś chyba strasznie duże obrażenia. Bo jak trzymam, faktycznie, zobaczcie, kursor na tym sterowcu, to on bardzo szybko pada. Znaczy nieporównywalnie szybciej po prostu, niż gdy tego nie robię. Wydaje mi się, nawet nie wiem, czy to działko nie jest głównym powodem, dla którego ten paragon jest taki mocny, ale nie wiem, gdybam, bo tak jak mówię, zazwyczaj z tymi paragonami po prostu nie gram. Zobaczmy sobie review map, zobaczmy na sam koniec, czym to my tutaj graliśmy. O, już nic nie można sprzedać. 19 tysięcy przebić, paragon. 16, znaczy nie 19 tysięcy, 19 milionów oczywiście. 16 milionów? Ej, całkiem dużo. Całkiem dużo jak na to, jak późno go zbudowałem. Ten stał tutaj dużo dłużej. No tak, działka, ale pewnie działka, te przebijanie, ilość balonów, jakie przebiły działka, to się pewnie resetuje za każdym razem, jak przestawiam działko, więc... 500 000 w tych ostatnich kilku rundkach wbił. Spoko, całkiem fajnie. Czyli się przydał do czegoś ten druid, mimo tego, że to był już ostatni tier bossa. No ale lecz nie ma jakoś nie wiadomo ile HP. Słuchajcie, ode mnie to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Sorry, że tak późno. Jest jak jest, trzymajcie ciepło, cześć, do następnego.